Kto miał zacząć? Ty? Ja miałam zacząć? Ty. Ale od czego, Boże, poczekaj. No, tak krótko, żeby to po prostu wprowadzić, wiesz. Hybrid. I hybrid. I hybrid. I hybrid. E-hybrid. No. Iha. Okej. Dobry zegar, dobry zegar. Dobrze wskazujesz prędkość. Ty wiesz, co to jest? No, to jest Porsche. Ale to nie jest takie zwykłe Porsche, to jest Porsche Panamera. Turbo S. E-hybrid. Sport Turismo. Kombi. Wiesz, że on poleci 310 km na godzinę. Oczywiście najlepiej spróbować to na torze. Nie będziemy nikogo namawiać, żeby rozwijać takiej prędkości, ale... Ewentualnie można pojechać do Niemiec. Można pojechać do Niemiec. Ale tylko służbowo. Na razie. Wersja zwykła, Turbo S, jest o 300 kg lżejsza i też tańsza. Ten samochód waży 2,5 tony. Potrzebna jest tutaj niezła moc. V8, 4-litrowy silnik. Dodatkowo jest tutaj silnik elektryczny. Silnik spalinowy generuje 550 koni mechanicznych. Silnik elektryczny generuje 136 koni mechanicznych. Czyli łącznie mamy? 680. 6 w pamięci. Ale wiesz, przy takim ciężkim samochodzie, prawie 2,5 tony ważącym, nie może być inaczej. Ważny jest moment obrotowy. 850 Nm maksymalnego momentu obrotowego. 850. To dużo. No bardzo dużo. Jak to wszystko po sobie poskładamy do kupy, czyli ten silnik elektryczny i ten silnik spalinowy i one razem działają, jak rozumiem, to przy tej masie 2,5 tony, jak szybko ten samochód się rozpędza? Do setki? Tak. 3,4. O panie. On jest ekologiczny, się zastanawiałam nad tym i powiem szczerze, że mam z tym kłopot. Co ta hybryda powoduje? Zasięg silnika elektrycznego, 36 do 39 km możesz sobie przejechać, ale na autostradzie po 30 km, 39 w dobrych porywach, tracisz możliwość jazdy ekologicznej, czyli tak naprawdę to jest taki pic na wodę fotomontaż. No. Hybryda powoduje, że ten samochód ma o 136 koni mechanicznych więcej. I wtedy dzieje się to, jak dodasz gazu, to ten samochód wystrzela jak z procy. To powiedz mi, jakie jest spalanie. Piszą w prospektach reklamowych, że 3,9 litra. Co? 3,9 litra. No tutaj zajadę na stację. Ale możemy tylko na stacji zatankować, a nie podładować. Bo ładowanie trwa ile? Jeśli masz samochód za 1,2 mln, to zakładam, że masz również dom. A jak masz dom, to masz możliwość ładowania z gniazdka. 2 godziny na szybkiej ładowarce, a 6 godzin w domu. Ludzie tak długo nie śpią w Warszawie. Ludzie pracują. No, zwłaszcza jeżeli masz taki samochód, to nie możesz w ogóle sobie pozwolić na sen. Wiesz, w ogóle jedyne momenty, kiedy śpisz, to są... Jak mrugasz oczami, nie? To są po prostu odpoczynki takie. Chcesz wiedzieć, ile lat musiałbyś, ile wieków musiałbyś pracować, żeby taką Panamerkę sobie strzelić. Jestem dopiero w połowie spłacania mojego leasingu z BMW. A ja myślałam, że chodzi ci o iPhone'a. Gdybyś chciał kupić ten samochód w wersji bazowej... Ej, nie kieruj tego, nie kieruj tej sugestii do mnie. Gdybyś chciał kupić ten samochód w wersji bazowej... Czy takiej bieda wersji? Bieda wersji. Musisz wydać na to 920 około. A jeśli chcesz mieć pełną wersję, no to już bańka pęka i jeszcze musisz mieć do tego jakieś 233 kółeczka. Zdecydowanie.
zdecydowanie lepiej ten samochód. Wizualnie wygląda jak ta skóra i ma inny kolor niż czarny. Jak jest czarna, to się wszystko zlewa, a tutaj widać dokładnie. A tu jest ten piękny panel. Ten panel jest połączony z bardzo wygodnym podłokietnikiem. Naprawdę to jest mega wygodne. Nawet gałka, zobacz, jest podszyta skórą. Kierownica. Co to jest? Alcantara. Tak bardzo powiesz, co tak klasycznie wygląda, jak, takie, jak taka stara, stara. 10-letnia Panamera. Im dłużej takim samochodem jeżdżę, niezależnie czy na miejscu pasażera, czy za kierownicą, to te zegary mi się naprawdę zaczynają podobać. Rozumiem, o co chodzi z tymi zegarami. One nawiązują do pierwszej klasycznej 911. Przede wszystkim ten zegar możesz dotknąć, nie? Czyli to jest taki prawdziwy, totalnie jak kiedyś zegar z wypustkami. Wiesz, z ładnym tym. No tak, no to co? No przecież możesz go dotknąć, zobacz. Tutaj też masz profilowane, a tamte wszystkie te ekrany takie płaskie, no to... I co Kowalska robi? Jedzie autostradą i... dobry zegar, dobry zegar. Dobrze wskazujesz prędkość. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale bardzo fajne są te dodatkowe elementy, które świadczą o tym, kolorystycznie, że ten samochód jest hybrydą i jest jednak trochę eko. Czyli przy zegarze, przy zegarach. I to samo masz w progach i to samo masz na karoserii. Emblematy. Bardzo mi się podoba jego bryła, chociaż wiesz co, on jest bardzo duży. Ja wiesz, że ja nie lubię dużych samochodów, ja muszę czuć samochód i dobrze by było, żeby on był krótki, żebym też czuła tę moc. Dlatego mi się podoba, bo to jest takie trochę kombi. Bardziej limuzyna ze sportowym charakterem. Nie, kombi, hatchback. Wiesz, no otworzysz sobie bagażnik, składasz fotele, możesz pakować psa, walizki. Słyszałeś to? Mhm. Przełączył się. Jak on się trzyma drogi? Aktywny napęd na cztery koła, aluminiowe zawieszenie wahaczowe. I dlatego on słucha ciebie, nie? Słucha kierowcy. Czym się różni od Macana? Tym, że ma hamulce. Hamuje! On nie hamuje. Hamuje. Nie hamuje. To jest jak budyń. Jak taka galaretka, taka... Mimo, że waży podobnie, nie? Bo Macan też koło 2,5 tony. 2,5 tony, tak. No. Tutaj nie ma z tym problemu. Prawda. Gdybym miała wybierać Panamerę, to wybrałabym Panamerę Turbo S. Tańszą od 300 koła. Ja bym jednak poczekał kilkadziesiąt lat, odłożył sobie te 300 tysięcy i kupiłbym Turbo S, ale w hybrydzie. To byłby jakiś klasyk za te 40 lat. Szalansko. Że co? Że tak na jedną ręką tylko. 15:03. No ostatnio Maciek Bocheński. Pozdrawiam serdecznie Maćka Bocheńskiego, czyli super kierowcę, instruktora jazdy Porsche Driving Experience. Powiedział mi, że chyba zapomniało mi się z tych emocji, jak się jeździ samochodem, że się jeździ... Za 15:03 się trzyma ręce. E-hybrid. 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 E-hybrid.